Nazywam się Daniel, a moja historia rozpoczyna się kilka lat temu, kiedy to poznałem Kasię. Byłem wtedy młodym mężczyzną, pracującym jako nauczyciel matematyki w lokalnej szkole. Mój życiowy rytm obracał się wokół pracy i zajęć z uczniami, aż pewnego dnia wszystko się zmieniło. Pewnego wieczoru, po długim dniu pracy, postanowiłem wybrać się na spacer do pobliskiego parku, aby odpocząć. Był to piękny letni dzień, a słońce świeciło na niebie. Kiedy przyszedłem do parku, zauważyłem, że trwała tam jakaś uroczystość rodzinna. Dzieci bawiły się na placu zabaw, a rodzice siedzieli na kocach, opalając się i rozmawiając. Usiadłem na ławce w cieniu i zacząłem czytać książkę, którą miałem ze sobą. Nagle zwróciłem uwagę na jedną z rodzin na placu zabaw. To była rodzina Kasi. Kasia, wtedy piękna blondynka o niebieskich oczach, była w centrum uwagi. Wydawała się być pełna życia i energii, a jej uśmiech rozjaśniał całe otoczenie. Obserwowałem, jak bawiła się z dziećmi, pomagała przy grillu i rozmawiała z innymi gośćmi. Byłem zachwycony jej naturalnym urokiem i życzliwością. Po pewnym czasie Kasia podszedła do mnie, zauważając, że jestem sam. Zaczęliśmy rozmawiać, a nasza konwersacja była pełna śmiechu i żartów. Okazało się, że jest nauczycielką w przedszkolu i uwielbia pracę z dziećmi, co mnie bardzo zainteresowało. Po kilku miesiącach nasze spotkania stały się bardziej regularne, a nasza przyjaźń przerodziła się w miłość. Byliśmy dla siebie wsparciem, zarówno w dobrych, jak i trudnych chwilach. W końcu, po romantycznym wieczorze przy świecach, postanowiłem się jej oświadczyć. Było to podczas zachodzącego słońca na plaży, gdzie nasza historia miłości nabierała nowego rozdziału. Po romantycznym spacerze przy brzegu morza zatrzymaliśmy się, a ja wyjąłem z kieszeni pierścionek zaręczynowy. To był moment, który od dawna planowałem, wiedząc, że chcę spędzić resztę życia u boku Kasi. Kasia, powiedziałem, spoglądając jej prosto w oczy, od pierwszego dnia, kiedy cię spotkałem, wiedziałem, że jesteś tą jedyną osobą, z którą chcę spędzić całe życie. Czy pozwolisz mi być twoim mężem? Kasia zaczęła płakać ze wzruszenia, a jej odpowiedź była jednoznaczna. Tak, 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 wrzeszczała ze szczęścia. Nasze oświadczyny były powodem do wielkiej radości i świętowania. Planowaliśmy nasz ślub przez wiele miesięcy, dbając o każdy detal. Kiedy nadszedł ten szczególny dzień, Kasia wyglądała jak prawdziwa księżniczka w swojej białej sukni ślubnej, a ja byłem gotowy zawrzeć z nią związek na zawsze. Po ceremonii ślubnej udaliśmy się na naszą wymarzoną podróż poślubną, a po powrocie zamieszkaliśmy razem w naszym własnym domu. Nasze małżeństwo rozkwitało, a każdy dzień przynosił nam nowe wzruszenia i wspomnienia. Jednak to, co miało nadejść, sprawiło, że nasza historia skręciła w zupełnie innym kierunku. Pierwsze lata naszego małżeństwa były niesamowicie szczęśliwe. Kasia i ja budowaliśmy wspólne życie pełne miłości, zaufania i wsparcia. Każdego dnia byliśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, a nasza miłość tylko się umacniała. Życie płynęło spokojnie, a my cieszyliśmy się chwilami spędzanymi razem. Wspólne wyjazdy, romantyczne kolacje i wspólne pasje sprawiały, że każdy dzień był wyjątkowy. Nasza miłość była tą siłą, która pomagała nam pokonywać wszelkie przeciwności losu. Po kilku latach małżeństwa Kasia przyszła do mnie z uśmiechem na twarzy, a ja wiedziałem, że coś wyjątkowego się dzieje. Kiedy powiedziała mi, że jest w ciąży, moje serce eksplodowało z radości. To był moment, na który czekałem od dawna. Jestem w ciąży, powiedziała, trzymając delikatnie swoje brzuszki. Będziemy mieć dziecko. Oczywiście ucieszyłem się, że zostanę ojcem. Kasia i ja przytuliliśmy się, patrząc na przyszłość z nadzieją i ekscytacją. Planowaliśmy, jakie będą imiona dla naszej przyszłej córki lub syna, i marzyliśmy o tym, jak spędzimy razem jako rodzina pierwsze chwile po narodzinach dziecka. Te chwile były jednymi z najszczęśliwszych w naszym życiu, a nasza miłość i zrozumienie dla siebie wzrastały w miarę, jak przygotowywaliśmy się na nadchodzące zmiany w naszym życiu. Byliśmy gotowi na przyjęcie naszego dziecka do naszej rodziny z otwartymi sercami i pełnią nadziei na przyszłość. Pewnego pięknego poranka, jak zawsze, obudziłem się wcześnie, pozostawiając jeszcze śpiącą Kasię w łóżku. Schodziłem na dół, by przygotować śniadanie, kiedy słyszałem, jak się obudziła.
Nasze poranki były spokojne i pełne miłości. Zawsze rozpoczynaliśmy dzień od wspólnego śniadania, a potem każde z nas wyruszało do swoich obowiązków. Tego dnia nie było wyjątkowe. Pożegnałem się z Kasią, obiecałem jej, że wrócę do domu wcześniej niż zwykle, abyśmy mogli razem spędzić wieczór. Wyruszyłem do pracy, gdzie nauczanie matematyki wciąż sprawiało mi radość. Jednak kilka godzin później, podczas przerwy, zauważyłem, że dostałem e-maila od nieznanej osoby. To był e-mail, który od razu zwrócił moją uwagę. Bez żadnego tematu, tylko jedno słowo w treści – otwórz. Początkowo zignorowałem go, uważając za jakąś przypadkową wiadomość spamową. Jednak po chwili ciekawość wzięła nade mną górę. Kiedy wróciłem do domu, postanowiłem sprawdzić, co kryje się za tą tajemniczą wiadomością. Wieczór minął spokojnie, a ja spędziłem go z Kasią, rozmawiając o naszym przyszłym rodzicielstwie. Byliśmy niesamowicie szczęśliwi, planując wspólną przyszłość z naszym dzieckiem. Jednak e-mail pozostał w tle moich myśli. Gdy usiedliśmy na kanapie, po ciepłym kolacji, wreszcie zdecydowałem się otworzyć ten e-mail. Nie miałem pojęcia, że to, co przeczytam, zmieni nasze życie na zawsze. Kasia położyła się spać, a ja postanowiłem, że przyszedł czas, aby sprawdzić tajemniczy e-mail. Zależało mi na tym, aby to zrobić w dyskrecji, nie budząc jej. Podszedłem do komputera w salonie i włączyłem go, a potem otworzyłem e-maila. Po wejściu w link, który znajdował się w treści e-maila, moje oczy nagle skierowały się na ekran. Tam, na ekranie komputera, widziałem nagranie wideo. To nie było zwykłe nagranie, to było nagranie ukazujące Kasię i mojego brata w parku. Serce zaczęło mi walić jak młotem, a krew zaniemówiła w moich żyłach. Na ekranie Kasia i mój brat siedzieli blisko siebie na ławce, śmiejąc się i rozmawiając. W pewnym momencie ich twarze zbliżyły się do siebie, a potem się całowali. To, co zobaczyłem, było trudne do uwierzenia. Moja żona, moja ukochana Kasia, zdradzała mnie z moim własnym bratem. Nagranie nie było długie, ale wystarczająco długie, bym zrozumiał, że to, co się działo, nie było przypadkowe. Po tym całowaniu Kasia i mój brat odeszli razem w jakimś kierunku. Nie wiedziałem, co robić ani jak zareagować na to, co zobaczyłem. Byłem wstrząśnięty, a jednocześnie całe moje życie zaczęło się rozpadać. Nie wiedziałem, kto mógłby wysłać mi to nagranie, ani jak to mogło się stać. Wiedziałem jedno, moje małżeństwo było w kryzysie, a ja musiałem zdecydować, jakie kroki podjąć dalej. Z wściekłością w sercu postanowiłem stawić czoło prawdzie. Poszedłem do naszej sypialni, gdzie Kasia spokojnie spała, i obudziłem ją delikatnym potrząsaniem ramienia. Jej oczy otworzyły się ze zdziwienia, gdy ją zbudziłem. Wtedy postanowiłem, że to teraz musi być konfrontacja, nie mogłem dłużej udawać, że nic się nie stało. Wstań, rzekłem wściekły. Musimy porozmawiać. Kasia, jeszcze niedospana, podniosła się z łóżka i poszła ze mną do salonu, gdzie włączyłem komputer. Nagranie wideo znalazło się na ekranie, a moje serce nadal waliło się z bólem i złością. Wyjaśnij to, powiedziałem, wskazując na nagranie. Co to ma znaczyć? Jak możesz zdradzać mnie z moim własnym bratem? Kasia była wyraźnie załamana i płacząca, próbując znaleźć słowa, aby się tłumaczyć. Mówiła, że to była ogromna pomyłka, że popełniła błąd, ale nie potrafiła mi wytłumaczyć, dlaczego to zrobiła. Jednak na moje kolejne pytanie, które wywołało jeszcze większy ból, nie odpowiedziała. Czy to dziecko, które jest teraz w tobie, jest moje? Zapytałem, patrząc jej prosto w oczy. Kasia odwróciła głowę, nie potrafiąc spojrzeć mi w oczy. To było wystarczająco jasne, że nie miała pewności, czy dziecko, które nosi w swoim łonie, jest moje. To był cios, który sprawił, że moje serce jeszcze mocniej się załamało. W złości i rozpaczy, wiedząc, że Kasia mogła być w ciąży z moim własnym bratem, zdecydowałem, że nie mogę dłużej żyć w tej sytuacji. Wyrzuciłem Kasię z mojego domu, wymagając, aby opuściła go natychmiast. To było trudne i bolesne, ale czułem, że musiałem ochraniać siebie i swoje emocje. Nasze małżeństwo, które kiedyś było pełne miłości i nadziei, runęło w gruzach, a ja nie wiedziałem, co przyniesie przyszłość.
Następnego ranka obudziłem się w moim mieszkaniu kompletnie sam. Była to poranna chwila refleksji, w której musiałem podjąć trudną decyzję dotyczącą mojej przyszłości. Kasia odeszła, a całe moje życie legło w gruzach. Musiałem wiedzieć, co dokładnie stało się między nią a moim bratem, musiałem poznać prawdę. Postanowiłem pojechać do mieszkania mojego brata, aby rozwikłać tę skomplikowaną sytuację. Wiedziałem, że musiałem dowiedzieć się, co skłoniło go do zdrady, choćby to było ostatnie, co chciałem teraz zrobić. Kiedy w końcu dotarłem do jego mieszkania, wściekłość wypełniła mnie, jak wulkan gotujący się w mojej wnętrzności. Weszłem do jego domu i natychmiast rzuciłem mu pytanie, jak mogłeś spać z moją żoną? Mój brat, będący tak samo zaskoczony moją obecnością, nie próbował się tłumaczyć. Wręcz przeciwnie, zaczął mnie oskarżać o to, że to ja byłem problemem w naszym związku i że Kasia potrzebowała kogoś, kto ją docenia. Doszło między nami do gwałtownej kłótni, w której obie strony obrzucały się wzajemnie obelgami i oskarżeniami. Niestety, konflikt przerodził się w bójkę. Nie potrafiłem już kontrolować swoich emocji, a moje ciosy były pełne frustracji i gniewu. Brat odpowiadał na nie, próbując mnie powstrzymać. Sytuacja była chaotyczna i niewłaściwa, ale obaj byliśmy zaślepieni wściekłością. Po krótkiej, intensywnej bójce, kiedy byłem pokryty siniakami i zadrapaniami, zrozumiałem, że ta sytuacja nie prowadzi do rozwiązania. Odszedłem od mojego brata, spoglądając na niego ze zmieszaniem i bólem. Nie chcę cię więcej widzieć na oczy, powiedziałem z całkowitą dezaprobatą w głosie, po czym opuściłem jego mieszkanie. Wiedziałem, że muszę wrócić do swojego domu, aby zrozumieć, co przyniesie przyszłość. To, co działo się w moim życiu, było trudne do ogarnięcia, a jedyną rzeczą, która była pewna, było to, że musiałem zacząć proces gojenia ran i zrozumienia, jak dalej prowadzić swoje życie po tym tragicznym przełomie. Po burzliwym spotkaniu z moim bratem, poczułem, że potrzebuję wsparcia ze strony rodziny, aby przetrwać tę trudną sytuację. Pojechałem więc do domu mojej matki, licząc na to, że znajdę u niej pocieszenie i zrozumienie. Jednak to, co usłyszałem od niej, zupełnie mnie zszokowało. Matka wydawała się być po stronie mojego brata i Kasi. Twierdziła, że każdy ma prawo do miłości i że muszę się z tym pogodzić. Mówiła, że brat i Kasia znaleźli swoją szczęśliwość razem i że nie powinienem im tego przeszkadzać. Te słowa były jak cios w serce. To było dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Spodziewałem się, że rodzina będzie moim wsparciem w tych trudnych chwilach, a nie że staną po stronie tych, którzy zdradzili moje zaufanie. Poczułem się osamotniony i zrozpaczony. Po tym spotkaniu postanowiłem zerwać kontakt z rodziną. Nie mogłem znosić myśli, że ci, których uważałem za najbliższych, nie byli gotowi stanąć po mojej stronie. To była trudna decyzja, ale wiedziałem, że muszę to zrobić, aby zachować swoje godność i zdrowie psychiczne. Przez następne miesiące żyłem w izolacji, oddzielony od swojej rodziny i od świata zewnętrznego. To był okres głębokiej refleksji, w którym musiałem zmierzyć się ze swoimi emocjami i próbować znaleźć drogę do odbudowy swojego życia. Było to bolesne i trudne, ale wiedziałem, że to jedyny sposób, aby zacząć leczyć swoje rany i szukać nowego początku. Po kilku miesiącach ciężkiej izolacji i próby uporządkowania swojego życia, postanowiłem, że przyszedł czas, aby spróbować znaleźć nową drogę. Nie mogłem pozwolić, aby moje życie było dłużej zdominowane przez zdradę i rozpad mojego małżeństwa. Potrzebowałem nowego początku, nowej nadziei. Zacząłem uczęszczać na randki. Było to trudne na początku, ponieważ wciąż nosiłem ze sobą ból i zaufanie do ludzi zostało poważnie nadszarpnięte. Jednak z biegiem czasu zacząłem spotykać różne osoby, które pomogły mi otworzyć się na nowe możliwości. W końcu spotkałem kobietę o imieniu Anna. Była pełna energii, uśmiechu i życia, co przyciągnęło moją uwagę. Nasze spotkania były pełne rozmów, śmiechu i pozytywnej energii. Anna była zrozumienia i cierpliwa wobec moich ran emocjonalnych, dając mi przestrzeń do gojenia się. Z czasem nasza relacja stawała się coraz bardziej poważna. Spędzaliśmy coraz więcej czasu razem, odkrywając wspólne pasje i cele życiowe. Anna nie tylko otworzyła mi oczy na nowe możliwości, ale także dała mi nadzieję na przyszłość.
Była osobą, która zrozumiała, że mimo trudnych przejść, nadal jestem wart miłości i szczęścia. Nasza miłość kwitła i rozwijała się, a ja zacząłem wierzyć, że życie może znów być piękne. Byłem gotów ruszyć naprzód i zacząć nowy rozdział swojego życia z Anną. To było ostatecznie pierwszym krokiem w kierunku zdobywania z powrotem spokoju i radości, które straciłem w wyniku bolesnej zdrady. Mój nowy związek z Anną zaczął nabierać kształtu, a nasza miłość stawała się coraz głębsza i bardziej znacząca. W miarę jak przeszłość odchodziła w zapomnienie, koncentrowałem się na budowaniu przyszłości z Anną i planowaniu naszego wspólnego życia. Chcieliśmy stworzyć razem coś pięknego, co dałoby nam obu nowy początek. Jednak pewnego dnia, kiedy byłem na spacerze w centrum miasta, przypadkiem spotkałem Kasię z moim bratem i ich dzieckiem. To był widok, którego zawsze unikałem. Mimo że od zdrady minęło już sporo czasu, widok Kasi z moim bratem przypominał mi o wszystkim, co straciłem. Zawsze, kiedy ich widziałem, natychmiast schodziłem z trasy, starając się uniknąć kontaktu wzrokowego. To było trudne, ponieważ serce nadal bolało mnie w obliczu ich obecności. Nie chciałem z nimi rozmawiać ani nawet ich widzieć. Chciałem skupić się na moim nowym życiu z Anną i nie pozwolić na to, aby przeszłość wciąż miała nad nami wpływ. Anna była moim źródłem wsparcia i siły w tych trudnych chwilach. Rozumiała, że moje uczucia wobec Kasi i mojego brata były skomplikowane i dawała mi przestrzeń do przepracowania moich emocji. Była u boku, by wspierać mnie w każdym kroku i pomagać mi pokonywać przeszłość. Mimo że spotykanie Kasi, mojego brata i ich dziecka wciąż wywoływało w moim sercu mieszane uczucia, postanowiłem, że nie pozwolę, aby to mnie zatrzymało. Chciałem iść naprzód z Anną, budować naszą wspólną przyszłość i cieszyć się nową miłością, która przywróciła mi nadzieję na szczęście. Mijały miesiące, a ja kontynuowałem budowanie nowej przyszłości z Anną. Nasza miłość była źródłem siły i radości. Przez to, co przeszłem, nauczyłem się doceniać te chwile szczęścia i spokoju, które teraz miałem w swoim życiu. Unikałem kontaktu z Kasią i moim bratem, starając się skupić na tym, co miałem teraz. To nie oznaczało, że zapomniałem o przeszłości, ale pozwoliłem jej odpłynąć i przestałem pozwalać, aby miała nad nami wpływ. Przeszłość była częścią mojego życia, ale nie definiowała już mojej tożsamości. Anna była moim oparciem i partnerem w każdej dziedzinie życia. Razem marzyliśmy o wspólnej przyszłości, o domu i rodzinie, którą chcieliśmy założyć. Nasza miłość była odbiciem nadziei, że po trudnych czasach można znaleźć szczęście. Chociaż moje życie zostało naznaczone bolesną zdradą i rozpadem małżeństwa, to dzięki Annie znalazłem nową nadzieję i miłość. To była historia o odrodzeniu, przekształceniu i wybaczaniu. Była to opowieść o tym, jak można znaleźć siłę, by podnieść się po upadku i rozpocząć nowy rozdział życia. I choć przeszłość wciąż przypominała mi o sobie, to byłem gotów iść naprzód, w kierunku jasnej przyszłości, która otwierała się przede mną. Moje serce było pełne nadziei, a miłość Anny dawała mi siłę do przekraczania każdej przeszkody. To była opowieść o odbudowie, wybaczeniu i poznawaniu, że życie może znów być piękne, nawet po najtrudniejszych doświadczeniach.